Jesteśmy w Piastowie, jest z nami Iwan. Iwan, ile masz lat? Ale odpowiadaj. Odpowiedź. 25. 25 lat. Czemu tu przyszedłeś? Na spacer. Na spacer. Spotkania żadnego nie miałeś umówionego? Nie. Okej. Okay. A zobacz, teraz ci kolega pokaże tutaj kartki. To jest twój profil? Twoje rozmowy? Czy to jesteś ty? No tak, ja. I co jest ogólnie na tych rozmowach? Z kim w ogóle rozmawiałeś? No, z jedną. Albo w 5 dziewczynach. W jakim wieku? Nie wiem, nie pamiętam. Ale pamiętasz? Ona ci to napisała. Nie pamiętam, w jakim wieku. No to poczekaj, z tych rozmów, które tutaj wynika, ta dziewczynka miała 13 lat i napisała ci to dwukrotnie. Na samym początku rozmowy byłeś świadom, ile ma lat. I to kontynuowałeś. Powiedz mi, czy to zdjęcie, które jej wysłałeś, swojego nadprzyrodzenia, to jest twoje? Nie wiem. No to nie wiesz, co wysłałeś? Nie wiem, bo to jest rysowane, niestety. Słuchaj, pokażę ci inne w takim razie. Poczekaj, bo trochę tego materiału mamy. Tu jest drugie, ale też zamazane. Czy to jest twoje? No nie. Nie twoje. Niestety, chłopaki. Ale czy profil, który jest tutaj na tym zdjęciu, to jesteś ty? No ale pokażmy je bliżej. Wezmę jego rękawiczkę. Czy to jesteś ty? Trzymaj sobie. Tak, na tym profilu jestem ja, na tym nie, na tym nie. Poczekaj, pokażemy ci w kolorze. A powiedz teraz ten, twoje to jest zdjęcie? To? No to. Nie. To dlaczego to wysłałeś, jak jest twoje? To skąd masz takie zdjęcie? Z internetu. Z internetu ściągałeś? To poczekaj, coś ci pokażę jeszcze. Pokażę ci coś jeszcze. A to? To jest z internetu? Tak. A poczekaj. A to? To jest z internetu? Tak. Przecież to jesteś ty. Zobacz, tu twoja jest twarz, twoja fujara. Dobra, to też z internetu? Dobra, przystęp. No mieliśmy rozmawiać szczerze. Dobra. Tak się umówiliśmy. Tak. To Iwan, gadasz szczerze? Czy chcesz z nami się bawić przy ciubawkę? Nie. Twoje zdjęcia nagie? Tak. Wiedziałeś, do kogo przyszedłeś? Tak. Po co przyszedłeś na spotkanie do dziecka? Co chciałeś z dzieckiem robić? Nie wiem. No ale co pisałeś? Że co będziesz robił? Nie wiem. Zapomniałeś? Tak. To ja ci przypomnę. Chciałeś iść z dzieckiem na spacer w jedno miejsce, żeby uprawiać seks. Chcesz mi jebnąć? To... Ja cię bił nie będę. Ja tutaj nie jestem, żeby cię bić. Nikt cię tutaj nie uderzy, to się nie musisz bać. Ja tylko chciałem się dowiedzieć, po co i na co, no nie? Zapytałeś dziecka wprost, czy przyjedziesz do mnie na seks jutro? Napisałeś tak, czy nie? Tak. Napisałeś, żeby wysyłał ci zdjęć swoich piersi? Tak. I swojego... Daj mi to. Masz. Czytaj na głos. No. Mogę ci nawet zaświecić, jak chcesz. Nie. Czytaj na głos. Na przykład tutaj jest twoja twarz, nie wiem, czy widzisz. No widzę. Patrz, ja ci pokażę trochę lepiej. Zobacz. Ty? To ty czy nie ty? Nie. No. Tą. A tą zobacz. Trzymam. I tą. I to. Trzy. Za siebie. A raz sobie stawię. Okej. Okay. A powiedz nam, czy oprócz Agnieszki, z którą tutaj mamy rozmowę, pisałeś sobie jeszcze z kimś innym? To był poniżej 15 roku życia?
Nie. A w ogóle wiesz, od którego roku życia można uprawiać seks? Wiem. Od którego? 18. 18? Tak. No trochę wcześniej można, w Polsce. Nie wiem, jak jest w innym kraju. Natomiast może nam opowiesz cokolwiek o sytuacji ze swoją kuratorką? Nie. I czemu masz w ogóle kuratorkę? Już nie mam i nie będę miał. I przed chwilą mówiłeś, że miałeś. Mówiłeś, że masz... Miałem. Iwan. Nie będę miał. Iwan. Przed chwilą rozmawialiśmy, że będziesz mówił prawdę. Powiedziałeś, że byłeś już skazany za gwałt na dziecku i miałeś zawiasy. Miałem. I masz kuratora. A teraz mówisz, że nie masz kuratora? To w końcu co jest prawdą? Nie mam kuratora, bo już skończył się u mnie kurator przed i chwilą, tyle. Przed chwilą mówiłeś, że kuratorka się zajmuje tą sprawą. Ja powiedziałem, że kurator skończył się miesiąc temu u mnie i tyle. Dobra, a powiedz mi teraz jeszcze jedno, mam takie pytanie. Oprócz tej, co dzisiaj się z nią mówiłeś, tego dziecka, z iloma dziećmi jeszcze piszesz? Tylko tak mów. Już żadną. Ale poczekaj, przed chwilą rozmawialiśmy. Już żadną, kurwa. Ale z iloma pisałeś. Ale nie przeklinaj, proszę. No, nie przeklinaj. Z iloma pisałeś, powiedz mi. Dobra, wyłącz to światło, bo naprawdę mnie tu widzę. A nie bluźnij. Nie, to... nie bluźnij. Ja do ciebie nie bluźnię i ty też nie bluźnij. Powiedz mi tylko, z iloma tymi dziewczynkami pisałeś. Tak jak mówiłeś z mi wcześniej. Dobra, daj mi to wszystko. To. Masz, możesz sobie to nawet na pamiątkę wziąć. To się wezmę i kurwa. No, tylko dobra, ile było tych dzieci? Nie rozmawialiśmy. No jedną pytanko. No. Będzie to internet? Co? Internet to będzie oglądał? Nie będzie to jakie, co internet? A ty nie filmuj. Mówisz, że... Ja wiem, że można tak zrobić. Słuchaj, aby... przed chwilą rozmawialiśmy, powiedzieliśmy, że będziemy cię nagrywać, nie będzie widać twojej twarzy. Powiedziałeś, i tak powiedziałeś, że możemy. To po pierwsze. Po drugie, nie zmieniaj tematu, tylko odpowiedz mi na pytanie, ile było dziewczynek, z którymi pisałeś. Tak jak mówiłeś wcześniej, bo ja już wiem, bo mi powiedziałeś. Pięć dziewczynek. Okej. Okay. A powiedz mi teraz, czy wszystkim wysyłałeś takie zdjęcia pornograficzne? Trzem. Co? Trzem? Trzem. A tym dwóm dlaczego nie, tylko trzem? Nie, no teraz blokowali. A blokowały cię. A było więcej takich dziewczynek, do których pisałeś? Nie. Coś mi się wierzyć nie chce, wiesz, bo jak już zaczepiłeś pięć dzieci, nie. No to, nie, to nie. Wątpię, żeby, że nie było. Mogę iść do domu? Zaraz pójdzie, spokojnie. Czy mam zawołać? Co masz zawołać? O pomoc? Ty, no to jak wołaj, jak chcesz, to wołaj o pomoc, tylko wiesz, my ci nie pomożemy w razie tego. Dobra, słuchaj, napisałeś do dziecka i mamy też nagranie, że powiedziałeś, ale że... Ale musisz ci kurwa nie świecić w oczy? Nie świecimy ci w oczy, świecę niżej. Spokojnie. Napisałeś do dziecka, że nauczysz ją całować pierwszy raz. To możesz sobie rzec. Możesz sobie wziąć nawet. Na pamiątkę. W każdym razie nie chciałeś ją nauczyć wszystkiego i przeżyć ją pierwszy raz. A ty nie śmieć w razie czego. Ja nie będę to śmiecił. A powiedz nam, czemu się w ogóle wolałeś spotykać z młodymi dziewczynkami zamiast ze starszymi? Bo to jest ciekawe. A to? Jak nam powiedziałeś wcześniej. Tylko zabierzesz te kartki, no nie? No nie. No. No tak. Weź nie. Dobra. Proszę. Ja dzwonię. To ciebie... No weź trochę opuść tą kamerę. No. Iwan, coś ci puszczę. Poczekaj, i chciałbym, żebyś się odniósł do tego nagrania. Mieszka, jak przyjdziesz do mnie, to ja ci wszystko tłumaczę, co i jak się robisz i tak dalej. Jak, nie twój głos. Miał kolaszka telefon, niestety. I tyle. Sam mówiłeś. I to, poczekaj. Pierwszy pocałunek będzie ze mną. Mówisz, że to nie twój głos? Moja. Ty, bo u mnie papierosy zniknęły. No to ja twoich papierosów nie mam. Masz? I nie o tym dzień. Jak masz papierosy? Które ci się spodobało się. Zapalisz sobie później. Kocham cię.
Czekaj, ja ci dam to kurwa, masz. Ja nie będę ci żałował. No nie, jest fajnie. No dobra, no. Tylko słuchaj, ty, teraz mam takie pytanie, no nie? To no. Ty ten. Kolega też te twoje nagie zdjęcia wysyłał? Że mówisz, że to nie twój głos? Jak ja ewidentnie słyszę, że to twój głos? Dobra, mój. No to czemu kłamiesz? Kurde, przed chwilą rozmawialiśmy, miałeś mówić, kurde, na pytania odpowiadać szczerze, a ty kłamiesz znowu. Już dobra. Cię złapaliśmy na 5 albo 6 kłamstwach. No dobra. I? No to w końcu kolega wysyłał, czy ty? Ja. Mówisz. No ale powiedz mi, czy to jest śmieszne dla ciebie? Nie. To dlaczego się uśmiechasz? Ja się nie uśmiecham. Odpowiedz mi jeszcze jedną rzecz. Na jeszcze jedno pytanie. Dlaczego jako Ukrainiec, który dostaje pomoc, twoja rodzina i tak dalej na Ukrainie niszczysz życie dzieciom? Powiedz mi. Proszę. Ja nie dostaję pomocy z Polski. Nawet 500 plus albo tam 2000 plus nie dostaję. W ogóle. W ogóle. W ogóle. Nie prosiłem o tego, o Polskę. A od kiedy w ogóle w Polsce jesteś? 8 lat. Okej. Okay. Jestem już tu na salę. A od kiedy generalnie działasz w internecie i próbujesz się spotkać z osobami różnymi? Od kiedy szukasz w ogóle, nie wiem, dziewczyny czy kogokolwiek przez internet? Od 8 lat? Hmm? I od 8 lat celujesz w osoby tak młode jak Agnieszka, z którą pisałeś? Nie. A takich ile było? Powiedziałeś o 5, tak? Że 5 poniżej 15 roku życia. Czy nie? Czy więcej? Mówimy odnośnie całych 8 lat, kiedy tu jesteś, skoro 8 lat działasz w sieci. Miałem dziewczynę 20, jak mi było do 10, ona też. To spotykają się z nią z 2 lata. Ona mnie zdradziła i tak dalej. Ale dorosłe osoby nas nie interesują w swoim związku. Pytamy o dzieci, konkretnie. To będzie dalej w internecie wstawiona? No nie, niestety. Możesz mnie dozielać tutaj. Możesz mnie nawet zabić, kurwa i chuj. Ale nie przeklinaj. Proszę życie, żebyś nie bluźnił. Nic złego ci się nie stanie, przecież już ci mówiliśmy. My tu nie jesteśmy, żeby cię bić, tylko żeby cię bronić w razie. Przyszedłeś na spotkanie z 13-latką. No właśnie. Wiesz, czym to grozi? Ty piszesz kurwa ze mną. Ale możesz nie bluźnić? Ale cię to. Powiedz, ty śmieszy cię to? Ta sytuacja cię śmieszy? Nie. Słuchaj, takie dziecko, no nie, jak ogląda te twoje, kurde, twoją kuśkę, to tak dostaje po psychice, że potem musi się leczyć długo, wiesz o tym? No wiem. Dzieci no. Nawet potrafią popełnić samobójstwo przez takich jak ty. I cię to śmieszy teraz? No nie. No to czemu się śmiejesz? Czego się śmiejesz? Nie, bo on powie, że on pisze. Nie, on nie pisze. Dobra, panowie. Mam rano do pracy, nie rano do pracy. No. Polubownie czy jak? Polubownie, powiedz co proponujesz. Daj propozycję i się dogadujemy i idziemy w swoją drogę. My jedziemy do domu, a ty odpoczywać. Ja nie mam kasy za sobą. A my pieniędzy. Ale my nie chcemy pieniędzy od ciebie. Powiedz co ty chcesz, żebyśmy ci my polubownie to załatwili. I pojedziesz sobie, przyjadą tacy tutaj limuzyną, zabiorą cię do hotelu 5-gwiazdkowego. Ja nie chcę. I się rozchodzimy polubownie. Ja nie chcę tego. No ale poczekaj, nie chcesz, patrz. Wiedziałeś, czym to grozi. Wcześniej miałeś, kurde, wyrok za ten gwałt. 3 lata. Teraz patrz, pisałeś z dzieckiem, wiedziałeś, czym to grozi, dokładnie mówisz, że nie chcesz tego. No to nie wiem, ty myślisz w ogóle? Czy trzeba ci pomagać? Trzeba było jechać na wojnę, jak wybuchła wojna, i byś miał spokój. Przynajmniej byś głupot nie robił. Byś głupot przynajmniej nie robił. Byś cię ktoś odpalił z ruskich i... Nie nagrywaj. Proszę cię. Ale nie ma twojej twarzy. Przed chwilą wyraziłeś zgodę, to jest raz, dwa, nie nagrywam twojej twarzy. Pokaż mi to, że nie nagrywam. No, nie widzisz, gdzie jest kamera skierowana? Czy jest w dół? Nie. No zobacz, gdzie jest światło.
Dobra, słuchajcie, my czekamy na przyjazd policji. Jak policji, kurwa? Nie, proszę cię, żeby się bluźnił. Za chwilę pojawi się policja. Ja nie mam nic, kurwa. Nie przeklinaj. Bardzo ciebie proszę o to. Proszę, by nie mam nic. Co, nie masz nic? A nie paszport. Ty, a wiesz co to było? Nikt cię nie widać twojej twarzy. Nie potrzeba twojego paszportu, bo oni cię sprawdzą, spokojnie. Możemy normalnie sobie rozejść. Piszesz na telefonie, czy masz jakiś laptop, czy coś takiego? Nie, tylko telefon. Tylko telefon. No. Ty wiesz, to i tak będzie sprawdzone, no nie? No, wiem. Wiesz, znasz już procedurę, no nie? No wiem. A możemy jakoś normalnie? Co możemy? Normalnie. Co normalnie? Zapłacić. Co zapłacić? Słuchaj, to nie Ukraina, że cię w łapę daje. Zresztą nie. Wiesz co? Nie ma takich pieniędzy, żebyś ty mógł nam dać, żebyśmy my cię puścili. Mam. A ja, ja nie wiem, czy ty masz, czy ty nie masz. Ja mówię, że nie ma takich pieniędzy, rozumiesz? Ile chcesz? Ty, miliard. Do 100 tysięcy to... Dobra, schowaj ty. Dobra, uspokój się. 100 tysięcy. Dobra, słuchajcie, my kończymy. Czekamy na przyjazd policji. Dziękujemy wszystkim i przez takie właśnie akcje patrzcie uważnie na swoje pociechy, na to jak działają w sieci. Prosimy o kulturę w komentarzach. Muszę zadzwonić. Do zobaczenia na kolejnych akcjach. Nie, muszę. Iwan jest w tym momencie przekazywany w ręce policji w Piastowie, a my jedziemy składać zeznania. Dzięki wszystkim.